Cześć, witajcie. Zająłem się ostatnio robieniem również, że tak powiem, serwerów, tak to nazwijmy szumnie, do renderingu. To jest, jak widzimy, szuflada serwerowa 4U z zasilaczem typu Gold 750 W. Mamy tutaj chłodzenie wodne i chłodzenie powietrzne. Jest to w celu oczywiście tego, żeby tak naprawdę chłodzenie było zawsze nadwymiarowe. Jako, że jest tu uwzględnione pełne turbo na dwóch procesorach E5 2683 V3. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli nie będzie takowego nadwymiarowego chłodzenia, to skończy się to po prostu źle. Mamy 3262 punkty w Cinebench i to będzie zdalny serwer renderujący, wstawiony sobie w małym, że tak powiem, chłodzonym dobrze pomieszczeniu serwerowym. Dzięki czemu będziemy mogli renderować non-stop. No, a zaraz jakieś aktualizacje w ogóle pod spodem się robią. Hip hip hura. Natomiast ogólnie on cały czas uzyskuje tego typu punkty. Czyli mamy 3200 punktów i on tak może cały czas. I tak cały czas. No, co mogę powiedzieć? Koszt takiego urządzenia w Adventure to rząd 15 tysięcy złotych, 3200 punktów Cinebench. No nie mogę tego zagwarantować, że za każdym razem. Niektóre mają 3100. Na pewno mogę powiedzieć, że 3050 z luzem. To oczywiście jest architektura serwerowa, gdzie mamy bardzo głośny przedni wiatrak non-stop wpychający powietrze, wiatrak na stałych obrotach na chłodzeniu wodnym, który non-stop będzie wypychał powietrze, wiatrak Intela rozpraszający, to też może ciekawostka, jak zainstalowałem Arctic Freezer przed tymi dwoma małymi wiatraczkami, to się okazało, że wpycha ciepłe powietrze mocnym strumieniem bezpośrednio w obudowę, z powrotem cały tył obudowy był ciepły. Karta graficzna robiła się ciepła niebezpiecznie, stąd zostało to zmienione. Temperatury takiego procesora to rząd 30-40 stopni. Oczywiście w tej chwili serwer jest cały czas ustawiony na najwyższy obrot, tak? Czyli jest to ustawienie wysoka wydajność i jeszcze podciągnięty tym, żeby cały czas w zasadzie starał się utrzymywać bardzo wysokie zegary. Co to daje? No, to mniej więcej tyle daje, że za każdym razem serwer jest momentalnie gotowy do przeprowadzenia pracy. I on tak będzie mógł przez parę lat. Cały czas. Pasta, jedna z najlepszych. Zwykła karta graficzna do podglądu, nic specjalnego, GeForce 550 Titanium. Polecam. Zawsze warto mieć coś takiego, jeśli macie serwerownię, to zawsze warto właśnie w ten sposób rozwiązać sobie sytuację. Pozdrawiam.